Ogólnie, jeśli jeszcze nie wiecie, założyliśmy grupę na Facebooku 2 lata temu i od tamtej pory na bieżąco analizujemy, jak to wygląda wszystko z czarnymi wodami oraz chcemy osobom, które pierwszy raz zakładają taki zbiornik, pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało. Dużo ludzi robi taki problem, taki błąd, że robią akwarium Blackwater na wodzie kranowej i dodają po prostu tylko koloru. A my wam pokażemy, że jest to zła metoda i pokażemy wam, jak to się robi w praktyce. Najpierw sobie omówimy, jak to będzie wszystko wyglądało. A więc tak. Czarne wody, jak widzicie na prezentacji, nie jest to określenie biotopu, lecz typu wody, jaki występuje w danym środowisku wodnym, takim jak rzeki, mniejsze cieki wodne, zalane tereny, leśne jeziora oraz bagna torfowe. I mogą być to korytarze, które po prostu łączą obie rzeki, mogą być to zalane jeziora, zalane tereny leśne, zwane Igapo w Ameryce Południowej oraz Igarapę. Czarne wody są jednym z trzech typów wody. Oprócz białych, mętnych, które zwane są white water, oraz czystych, zwanych clear water, i zostały one sklasyfikowane na podstawie koloru po raz pierwszy przez Alfreda Russel Wallace w 1853 roku, a później w 1984 zostały sklasyfikowane nie tylko ze względu na kolor, ale także pod względem różnorodności chemicznej i fizycznej przez Harlarda Scioli. Więcej informacji możecie znaleźć w opracowaniu pod tym tytułem. Dostępny jest na serwisie researchgate.net. Jest tam bardzo dużo opracowań dokumentalnych, naukowych. Generalnie dla nas ten dokument, który opracował Scioli, jest to, można powiedzieć, kodeks akwarysty Blackwater i tylko na tym się wzorujemy. Czarne wody to nie tylko Ameryka Południowa. Zazwyczaj się kojarzą z tym krajem. Większość ludzi tylko ten kraj robi, ale z powodzeniem możemy znaleźć czarne wody w Afryce, dokładnie w Dolinie Kongo, w Azji Południowo-Wschodniej, w Indonezyjskim Półwyspie, na wyspie Borneo. Znajduje się tam dużo bagien, torfowisk o charakterze wody Blackwater. Również w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, w rejonie Florydy występuje rzeka typowo Blackwater. Jeżeli ktoś naprawdę poszukuje takich rzek, zachęcam do studiowania tego na Google. Na pewno dużo informacji tam znajdziecie na ten temat. I teraz przejdziemy do tego, czym się charakteryzują czarne wody. Jak już wspomniałem, nie jest to kranówka z wyparem z liści. Są to surowe do życia dla wielu organizmów wodnych warunki, przez co ryby, które zamieszkują te obszary, żywią się ewentualnymi glonami, spadającymi do wody owocami. I takie sceny można zobaczyć na niektórych filmikach w serwisie YouTube, gdzie pokazana jest Amazonia w czasie pory deszczowej. Owoce spadają do wody. Poziom wody jest tak wysoki, że ryby praktycznie mają dostęp do owoców. No i również żywią się licznymi owadami. Typowym przykładem takiej ryby jest arowana, która wyskakuje nad taflę wody. Prawie nigdy nie spotkamy. Prawie nigdy nie spotkamy w środowisku Blackwater roślin z powodu bardzo słabej przenikliwości światła. I także warunki są bardzo jałowe, niezbędne do wzrostu. Sole mineralne występują w bardzo małej ilości. Śmiało taką wodę można porównać do wody demineralizowanej lub destylowanej, którą możemy kupić na stacji benzynowej lub w markecie. Jednakże trzeba uważać, bo na stacjach benzynowych taka woda zawiera związki rtęci oraz miedzi. Wcześniej wspomniany Scioli zbadał czarne wody Ameryki Południowej w basenie Rio Negro
i określił jej parametry. A najważniejsze, na czym się skupiamy przy zakładaniu Blackwater, to pH, twardości GH, KH oraz przewodność, którą mierzymy w mikrosilwertach. Z Joli, badając basen największej czarnej wodnej rzeki Rio Negro, na podstawie próbek określił, jakie pH oraz twardości i przewodność mają te wody. I są to niezwykle niskie, wręcz niemierzalne parametry, bliskie zeru. I taka woda, jaką otrzymujemy z filtracji RO, po sprawdzeniu miernikami TDS oraz pH-metrem, wykazują nam na przykład 0,06 ppm, 0,08 ppm, co w przeliczeniu daje nam 7,1 twardości, czyli praktycznie bardzo niską. pH w granicach 4,5 plus minus 0,9 i przewodność 17 plus minus 15 mikrosilwertów na centymetr wody. Omówiliśmy sobie właśnie, jak te parametry wody wyglądają, a teraz po kolei zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda w praktyce. Będziemy zakładać akwarium. Kolega Piotr po kroku wszystko pokaże. Do dzisiejszej aranżacji przygotowaliśmy sobie korzeń, który pozyskaliśmy z naturalnego środowiska. Jest to korzeń drzewa liściastego. Został prędzej już przycięty. Korzeń został zaaplikowany na podstawce, zalany betonem, dlatego że dzisiejsza aranżacja nie pozwala nam na umieszczenie korzenia na stałe w inny sposób niż ten, żeby nam nie zatonął. Wszystko już jest dopracowane, wymierzone pod wymiar akwarium. Także tak to zostało. I teraz zaaplikujemy piach. Czekaj, omówię jeszcze tutaj w garbnikach. Akwarium Blackwater, oprócz korzeni, jak widzicie na prezentacji, możemy śmiało używać gałęzi, kory drzew, kawałki drewna. I w naturalnym środowisku czarnych wód te wymienione elementy podwodnego krajobrazu są źródłem garbników, które generalnie przyczyniają się do tego, że woda ma taką barwę, oraz do kwasów humusowych, które uwalniając się zakwaszają wodę w dużym stopniu. Ale jeżeli mówimy o akwarium biotopowym, nie mówię teraz o Blackwater, tylko o biotopie, no to powinniśmy szukać właśnie jak najbardziej naturalnie wyglądających w ten sposób korzeni. Przeglądając internet, wpisując sobie w Google'ach na przykład Rio Negro, podwodne zdjęcia czy coś na podobę, nawet Rio Topaz, nie musi być to Blackwater, ale możecie zobaczyć, że zalane tereny leśne wyglądają w ten sposób, że drzewa, młode drzewa wystają ponad tafle wody i w taki sposób powinniśmy to mniej więcej aranżować. Jako podłoże użyjemy piachu kwarcowego, dlatego że nie podnosi nam pH oraz twardości wody KH. Zakładając akwarium Blackwater, również możemy piasek sobie zmieszać z elementami drewna, liści. W niektórych regionach występują torfy, które mają właściwości zakwaszające i również zabarwiają wodę. W przypadku czarnych wód, tak jak tu kolega wspomniał, używa piasku kwarcowego, który w żadnym stopniu nie zatwardza wody, nie zmienia jej parametrów. Przy zakupie takiego piasku możemy określić, czy ten piasek się nadaje poprzez próbę octową, polewając piasek octem kuchennym. Sprawdzamy, czy zachodzi reakcja chemiczna. Jeżeli nie wydostaje się żadna piana, nie powstaje gazowanie, możemy być pewni, że piasek jest dobry. Także oprócz piasku białego możemy użyć drobny żwirek kwarcowy, naturalny, nieodkwaszony torf wymieszany z piaskiem, a niekiedy też możemy użyć samego torfu bez żadnego piasku. Dzisiaj odtwarzamy Rio Negro, tak jak już wspomnieliśmy. Występują tam gleby bielicowe oraz piaszczyste, dlatego dzisiaj
biały piach kwarcowy o granulacji 0,5 do 1,2 mm. Tutaj na zdjęciu zaprezentowane jest akwarium właśnie kolegi Piotra, 375 litrów, wykonane w ten sposób, że mamy na wierzchu piasek, pod spodem jest domieszka torfu, liście buku, dębu. Oczywiście liście dębu nie pasują kształtem do tamtego regionu, dlatego z powodzeniem możemy sobie te liście przyciąć na interesujący nas kształt i umieścić te liście w akwarium. Duże kawałki drzewa, gałęzie, nie są to typowe korzenie, które możemy dostać zakładając akwarium typu aquascapingowe oraz hardscape. Musimy szukać takiego drewna, które wygląda bardzo naturalnie. My osobiście nigdy nie kupujemy żadnych produktów w sklepach, wyruszamy w poszukiwania do lasu. Jest to najlepsze miejsce, gdzie można znaleźć naturalnie wyglądające elementy. Wspomnieliśmy o tym, że nie występują tam praktycznie rośliny, ale pływające rośliny jak najbardziej nadają się do takiego typu aranżacji. Możemy spotkać oczywiście w tych obszarach trawy, ale nie są to trawy, które rosną pod wodą, tylko są to trawy zalewane w czasie pory deszczowej. Z czasem te trawy gniją, a to wszystko się rozkłada i tworzy się. Tworzą się substancje organiczne, które zakwaszają i zwiększają wodę. Plusem akwarium otwartego jest to, że możemy używać korzenia wystającego na tafle wody i daje to jeszcze bardziej wiarygodny efekt naturalnego środowiska. Oczywiście Piotr tutaj wcześniej sobie wszystko przygotował, zaaranżował. Wszystko jest bardzo ważne, uwzględniając wielkość akwarium, wielkość korzenia oraz sposób, w jaki chcemy odwzorować podłoże, kształt dna, czy to płaskie, czy lej. Dobrze, wstępnie już jest podłoże zrobione. Jak widzicie, przy tak małym akwarium nie trwa to dosyć długo, nie jest to trudne, ale zdarzają się przypadki, że najprostsze aranżacje są trudne do zrobienia. Osobiście znamy kilka przypadków, gdzie kolega po prostu kupił sobie korzenie w sklepie. Wyglądało to bardzo źle, nie pasowały w ogóle do siebie. Korzenie wielkości akwarium 60-litrowego, umieszczone na kupie, jeden na drugim. I oczywiście zapewniano go, że korzenie nie wypływają, a kiedy wszystko zrobił, rano wstaje i wszystkie korzenie pływają u góry. Także cała aranżacja była robiona na marne. Musimy się upewnić, że dany korzeń jest wymoczony. Niektóre korzenie mogą moczyć się miesiącami, dlatego musimy używać różnych sprytnych sztuczek, aby te korzenie mocować. Tak jak dzisiaj to zrobił kolega Piotr. Następnym etapem będzie zalewanie akwarium. Jak już wcześniej wspomniałem, woda, którą użyjemy do naszego zbiornika, musi być miękka, kwaśna oraz uboga w minerały. Dzisiaj mamy ze sobą ryby z odłowu z Kolumbii.
One przyjechały razem z tą wodą, w której pływały. Tam jest naprawdę bardzo niskie pH, w granicach 4,5 do 5. Ale generalnie taką wodę uzyskujemy za pomocą filtrów odwróconej osmozy. Ewentualnie możemy się wodą demineralizowaną posłużyć, jak już wspomniałem, która jest dostępna w marketach. Jak widzicie, jak już wspomniałem, woda RO posiada parametry nawet 0,06 ppm, a to w przeliczeniu daje nam 9,6 mikrosylwerta przewodności. Scioli określił, że przewodność w wodach Blackwater nie przekracza 20 mikrosiemensów. Woda RO zazwyczaj posiada pH w granicach 6-6,5, a żeby obniżyć tę wartość, możemy użyć torfu nieodkwaszonego, torfu włóknistego lub liści oraz na przykład szyszek olchy, które bardzo mocno barwią wodę oraz uwalniają kwasy humusowe w garbniki do wody. Teraz tak, bardzo ważne jest, aby dodawać garbniki tylko do miękkiej wody, ponieważ w twardej wodzie kranowej oraz pod wpływem silnego oświetlenia, co też ma duże znaczenie, bo oświetlenie w takich warunkach jest bardzo słabe. W takim oświetleniu garbniki koagulują, co może doprowadzić do sklejania skrzel rybek. I właściciele ryb, którzy wpuszczają te rybki, są zdziwieni, że na drugi dzień po zmianie parametrów wody rybki po prostu pływają do góry brzuchami, a jest to spowodowane właśnie tym, że garbniki zostały wpuszczone do twardej wody. I na rynku jest dostępnych bardzo dużo produktów na bazie liści, kory oraz torfu. Jednakże one również spełniają swoje właściwości w miękkiej wodzie, zawsze na odwrocie. Tak jak w specyfiku jest napisane, że powinniśmy tego używać tylko w miękkiej wodzie. Osobiście zdarzało mi się tak, że kupowałem ryby z odłowu. Były to pielęgniczki Apistogramma Elizabeth. Są one bardzo trudne w hodowli. No i niestety po tygodniu, po dwóch tygodniach takie rybki zaczęły szybko oddychać, a spowodowane było to wysokim poziomem azotanów. No i niestety musiałem się pożegnać z upragnionymi rybkami, a były naprawdę piękne. Dlatego musimy uważać na to, aby woda miała swoje parametry. Generalnie przyjmuje się, że zmieniając pH wody, powinno się to odbywać tak, że na dobę pH może skoczyć maksymalnie o 0,5 stopnia. Jest to taka bezpieczna granica, przy której nic się nie stanie. Już możesz uciec. W tym momencie, jak kolega będzie napełniał akwarium, ja wam może włączę filmik, który przedstawia naturalne środowisko Rio Negro. Jest to środkowe Rio Negro w okolicach Barcelos, a dokładnie jest to obszar zalany klasów i Igapo. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w naturze, jak wygląda takie środowisko. Zazwyczaj ludzie, robiąc Blackwater, stosują tą technikę, że woda wygląda praktycznie przejrzysta, jakby była to woda clear water, ale na pewno lepiej wygląda akwarium, które jest zrobione na ten wzór, gdzie garbniki lekko zabarwiają wodę i ta woda jest lekko mglista, tworząc naturalny wygląd. To wszystko jest właśnie w porze deszczowej, gdzie drzewa są pozalewane. Możecie zobaczyć młode drzewa, które wybijają z podłoża. Nie są to rośliny, które występują w Rio Negro pod wodą, są to po prostu młode sadzonki drzewek, które wybijają. Kolega sobie naleje, zapraszam, żebyście sobie obejrzeli to nagranie.
Możecie sobie później porównać, jak to wygląda z tym, co zrobimy dzisiaj. Oczywiście na filmiku nie widać tego białego piasku, bo jest to przykryte bardzo grubą warstwą liści, gnijącego drewna oraz innych szczątek roślin, liści, które spadają z góry, z drzew. Na pewno zauważyliście na nagraniu, jakie rybki pływają. Bardzo często je spotykacie w sklepach akwarystycznych. Dokładnie jest to neon czerwony, który często jest mylony z neonem Innesa. Jak widzicie, ryby te potrzebują środowiska z miękką wodą, a zdarza się tak, że ludzie kupują te ryby ze sklepów akwarystycznych, gdzie są trzymane praktycznie na wodzie kranowej z pH 7 i z różnymi twardościami. I taka osoba przynosi ryby do domu w swoim akwarium, odtwarza warunki wody miękkiej i kwaśnej, nie stosuje aklimatyzacji i na drugi dzień zdarza się, że rybki praktycznie są już martwe, bo po prostu nie wytrzymały tej różnicy parametrów. Widzieliście takie małe rybki w krateczkę, są to Dicrossus filamentosus, pielęgniczka kratkowana, powszechnie występująca w tamtych regionach. No i generalnie jest dostępna także na naszym rynku. Nie kupicie jej w sklepach akwarystycznych, ale od hodowców. Bardzo dużo hodowców możemy poznać na grupach akwarystycznych i tam po prostu zaopatrzyć się u nich w takie rybki. Może zapytam osoby tutaj siedzące, czy ktoś z Was posiada akwarium Blackwater u siebie w domu? Jak robiłeś, na wodzie jakiej? Na kranówce, tak? Dobrze, ktoś jeszcze posiada akwarium Blackwater? Nikt nie posiada? A chcielibyście założyć u siebie? Podoba Wam się taka woda, czy nie?
spotkałem się z opinią sprzedawcy sklepu akwarystycznego, że takie akwarium to jest bagno po prostu i że nie powinno się trzymać rybek w takim bagnie. Jak widzicie, rybki żyją i radzą sobie znakomicie w takim bagnie. Woda po części została zalana. Tutaj mamy koncentrat garbników, która nam pozwoli zabarwić wodę, więc będę wlewał to powoli, żebyście zobaczyli, jak stopniowo woda zmienia swój kolor. Do aranżacji także zastosujemy liście, które pozwolą nam przybliżyć się do odwzorowania podłoża, które występuje w danym środowisku, biotopie. Tak, dzisiaj kolega używa liści magnolii. Liście są te bardzo, bardzo fajne, ponieważ dobrze zakwaszają wodę. Po dłuższym zagotowaniu wypuszczają garbniki oraz kształtem przypominają tamtejsze liście, które znajdują się pod wodą. Oczywiście używamy tego, co daje nam matka natura do wykonania ściółki. Nie zawsze mamy dostęp do tego, co jest w danym biotopie, dlatego korzystamy z naszych rodzimych drzew, liści. Pokażę wam na prezentacji. Na przykład orzech włoski jest zwany polskim ketapangiem. Bardzo mocno zabarwia wodę. Nie trzeba nawet tych liści gotować, wystarczy zalać je wrzątkiem i natychmiast spuszczają kolor. Z powodzeniem używamy również na owocni, która opadła. Jest to ta otulina, w której znajduje się orzech. Ona również bardzo dobrze barwi wodę i fajnie wygląda w takim środowisku. Suche liście orzecha włoskiego. Niektórzy używają liści kasztana jadalnego. Wysuszone liście magnolii to są właśnie te liście, które Piotr używa dzisiaj. Migdałecznik właściwy, czyli ketapang. Jest to generalnie azjatycka roślina, ale została przywleczona na różne kontynenty. Bóg zwyczajny. Bardzo powszechne liście. Tutaj na dole w rogu widzicie moje pierwsze akwarium Blackwater z gałązką z liśćmi buku. Jeszcze nie miałem za bardzo pojęcia, jak wygląda takie akwarium, ale jakoś starałem się to zrobić. Liście gławy. Też jest to tropikalna roślina. Obecnie możemy dostać takie liście w serwisie Allegro. Bardzo fajnie wyglądają, bardzo naturalnie. Są delikatnie sztywne. I na przykład pielęgniczka kratkowana ma takie fajne zachowania, że podpływa do liścia i w pysku unosi, szukając pożywienia. Oraz olcha, olcha czarna. Używamy liści, gałęzi oraz szyszek olchy. Z tym, że musimy bardzo uważać, dodając ilość tych szyszek, ponieważ mają tych garbników w sobie bardzo dużo. I dodając tych szyszek bardzo dużo, możemy zabić nasze rybki. Także aranżacja dobiegła końca. Zostało to dosyć sprawnie zrobione, aczkolwiek prędzej wszystko sobie przygotowaliśmy, więc jeżeli chcielibyście zrobić sobie taką aranżację w domu, na pewno jeden dzień
na przycięcie, na wpłukanie piachu, przygotowanie sobie wody. Zajęłoby to praktycznie dużo czasu. Następnym etapem będzie wpuszczenie fauny, a więc naszych rybek. Generalnie tak, zawsze kierujemy się rozsądkiem oraz najpierw zdobywamy wiedzę na temat warunków, jakie powinniśmy zapewnić naszym rybkom. Akwarium Blackwater nie jest to zabawa. Tam panują takie warunki, że naprawdę szybko możemy doprowadzić do śmierci naszych rybek. Jak już wspomniałem prędzej, musimy dowiedzieć się, z jakiego źródła pochodzą, w jakiej wodzie były trzymane. I wtedy porównujemy parametry w naszej wodzie. Możemy przejść do aklimatyzacji rybek, aby po prostu ta zmiana parametrów nie zaszkodziła im. Na razie jeszcze poczekamy. Rybki, które dzisiaj wpuścimy, są to Britannitis Mersey, mała rybka z rodziny kąsaczowatych, zamieszkująca kwaśne, miękkie wody środkowego i dolnego basenu Rio Negro, a dokładnie niewielkie, wolno płynące strumienie. Są to rybki z odłowu, z Kolumbii, bardzo małe. Niektórzy mylą je również z neonami, aczkolwiek wprawny akwarysta rozróżni te rybki. Można podejść śmiało bliżej, zobaczyć. Nie krępujcie się, jak te rybki wyglądają. Proszę, możesz zobaczyć. Chcesz? Podejdź sobie bliżej. Patrz, zobacz, jakie małe rybki. Zapraszam wszystkich bliżej, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak te rybki się zachowują. Są to bardzo małe rybki i z daleka ich nie zobaczycie, także proponuję podejść bliżej. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wpuszczam od razu rybki. To już mówię, dlatego że rybki pochodzą już z tej wody, które pływały. O danej zawartości pH/KH. Jedyne, czego tutaj brakuje teraz, to temperatury wody, ponieważ nie mamy tutaj grzału. Ale jeszcze woda trzyma, ponieważ była przywieziona w styroboksie. Ogólnie rybki są przestraszone i uciekają od razu do tyłu, ale po kilku chwilach powinny już się przyzwyczajać i będą pływały po całym zbiorniku. Jak już kolega wspomniał, rybki pochodzą z tej samej wody, w której przyjechały, także nie musieliśmy ich za bardzo aklimatyzować. Także rybki wpuszczone, aranżacja dobiegła końca. Zapraszam do obejrzenia z bliska akwarium. Ja tylko powiem, że mierząc sobie parametry wody, możemy prostymi przyrządami się posłużyć do badania pH oraz do badania przewodności wody. Zwykłe mierniki TDS3 oraz pH metry. Są to proste urządzenia z tańszej półki, ale spełniają swoje zadanie. A warto mieć świadomość tego, jakie parametry ma woda. A w sklepach zoologicznych dostępne są takie oto preparaty, które łatwo można sprawdzić pH, KH wody. Dobrze, jeszcze może o tej lampie, o ustawieniach lampy.
lampeczka, która tutaj jest nadstawiona nad akwarium, jest to lampka firmy Juwel, dokładnie Hilux, tak, lampa? Helialux. Jest ona bardzo fajna, bezprzewodowa, można ustawienia tej lampy sterować poprzez Wi-Fi, smartfonem, aplikacją bardzo przyjazną. Przesuwając palcem po ekranie możemy zmieniać barwę oświetlenia. Obecnie na rynku jest to dosyć dużo rybek, które zamieszkują kwaśne, miękkie wody, ale generalnie dużo ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy i nie zakłada takiego akwarium. Mamy nadzieję, że przekonacie się do takiego typu zbiorników i coraz częściej będą się pojawiały w naszych domach. Żeby dodać jeszcze lepszego klimatu dla akwarium, można tą lampę przesunąć do tyłu. Troszkę to jest utrudnione, dlatego że korzenie. Lampa umiejscowiona z tyłu dodaje troszkę lepszego efektu, dlatego że nie bije nam w czołową szybę. Jeżeli macie więcej pytań dotyczących akwarystyki Blackwater, zapraszamy Was do odwiedzenia naszej grupy. Można przełączyć?